Cześć, jestem Julia. Cześć, jestem Marcin. Jesteśmy tu dzisiaj po to, żeby dać możliwość Piotrkowi wzięcia udziału w symulowanej misji marsjańskiej przy pomocy naszego łazika Turtle. Tak, ta misja jest inspirowana konkursami University Rover Challenge, w których jeszcze jako studenci, budując swoje łaziki, braliśmy udział. I założenia zarówno tej dzisiejszej misji i tamtych misji konkursowych są takie, że łazik jest już razem z astronautami na Marsie, czyli Piotrek może udawać, że jest już na Marsie i jest w jakimś tam habitacie i steruje łazikiem, który jest na zewnątrz i wykonuje dla niego jakieś drobne zadania. Ale wracając do naszej dzisiejszej misji, Piotrek ma dzisiaj przed sobą dość trudne zadanie. Zobaczy, jak trudno steruje się tego typu pojazdami w momencie, kiedy ma się tylko i wyłącznie widok z jednej kamerki. Także życzymy powodzenia. Trzymaj się. Zaczynamy jazdę. Im szybciej, tym niby fajniej, ale z drugiej strony może uda się nie zniszczyć łazika. Kosztował miliardy dolarów, więc... Spoko. On nie jest taki łatwy do zniszczenia. Okej. Okay. Lepiej tego nie mówcie. Powiecie to jeszcze w nieodpowiednim momencie. Okej, okay, podjeżdżamy do pierwszych belek. Musimy się rozejrzeć teraz troszkę. Co tu się ciekawego dzieje? Są kłody. Spróbujemy przez te kłody przejechać. Może się uda. Aha, pierwszą pokonaliśmy. Drugą pchamy przed sobą. Musisz dać więcej gazu, to wtedy podjedzie. Okej, okay, trochę trzeba odjechać do tyłu. Kontrola lotu na ziemi stwierdziła, że trzeba po prostu przygazować. No to gazujemy. No tak, no i pięknie. I chyba udało się przejechać, tak. O, tak, zatrzymaliśmy się przed samą taśmą. Nie jest źle. Okej, okay, czy to się wycofuje jak w samochodzie? Chyba w ten sposób, nie? Tak. Nie w dobra, ten sposób. I teraz nie wiem, czy widzisz ten pniak. Masz go przed sobą, tylko że troszkę po prawej. Właśnie i próbuję, tam musisz wjechać. Próbuję się obkręcić jeszcze, ale coś nie idzie. Chyba mocniej po prostu. Tak. Więcej mocy. To jest to coś przede mną, tak? Tak. Tam jak podjedziesz bliżej, to zauważysz to czerwone kółko, okay, które masz podjść. Dobra, jedziemy zabrać czerwone kółko. Jest kluczowe dla dalszej misji, dla przebiegu misji. Tutaj, tak? Dobrze, to jest właśnie tak, to. Tak, dobrze. Okej, okay, tam w pieńku leży nagroda. No to jedziemy powoli. Chyba to powoli musi być szybsze jednak. O, super. Okej, okay, widzę coś czerwonego. Mamy nasze główne założenie misji. Musimy podjechać, tylko nie za blisko, bo jak podjedziemy za blisko, to nie uda nam się nic zrobić z manipulatorem. Okej. Okay. Słyszę, jak brzęczy, natomiast mam pewne lagi i tak ciężko jest. A co się dzieje? Znaczy... Po prostu więcej mocy. Więcej pary. Nie musisz go tak oszczędzać, naprawdę da radę. Tak. Ja chcę tak precyzyjnie, wiecie, podjechać, nie? No wiadomo. Dobra. Przydałyby się latarka. Nic nie widzę. A dobra, okej, okay, już jest się... jest ciemno, tak? Już się zrobiło, już ten auto. Tak, ta kamera się dostosowuje do jasności, więc... Pięknie. O, idealnie na wprost, nie? No. Tak. Dobra. Teraz przełączymy się... Czy to jest w zasięgu mojego chwytaka już, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze kawałek. Trzeba podjechać, tak? Muszę mieć to pod... Ja ci mam to pokazać na Skype'ie, bo możesz powiedzieć, to wtedy po prostu będę... Może tak, pokażmy, gdzie jesteśmy na Skype'ie w tym momencie. Dobra. Na Skype'ie jesteśmy... To wygląda tak. O, w ten sposób. Czyli tak. Jeszcze kawałek, okej, okay, ale nie będziemy oszukiwać, jadę tutaj z widokiem z pierwszej osoby. Dobra. Oj, był lag, myślałem, że jestem dalej, a jestem bliżej. Dobra, teraz będzie chyba okej. Okay. Myślę, że będzie okej, okay, tak. Przełączamy się na chwytak. Grab. Didit. O, pięknie. Dobra, chwytak w dół. Jest ciemno w tym kraterze. No dobra, no, już wiem już, gdzie jestem. Trochę do góry, trochę w lewo. W lewo trochę powiedziałem. No w lewo się nie da, w lewo to musisz obrócić cały łazik i właśnie o to chodzi. Okej, okay. Chwytak nie chodzi w lewo, w prawo, cwane. Dobra, musimy ale obrócić łazik. Ale wbrew pozorom to ułatwia bardzo sterowanie, bo jak mieliśmy właśnie w Scorpio obrót i w podstawie, i obrót łazikiem, to się bardzo mieszało ludziom i naprawdę łatwiej jest przełączyć się po prostu tak o. I to jest po prostu ułatwia... jeden obrót zamiast dwóch. Tak, to też ułatwia po prostu sterowanie samym ramieniem.
No teraz i teraz masz super, masz na samym środku i powinno ci się udać go złapać. Jeszcze trochę w dół. Jeszcze trochę w dół. Jeszcze troszkę. Jeszcze trochę. Mamy nie przesadzić. I w górę. Jak tak się rusza, to znaczy, że za mocno zacisnąłeś i po prostu musisz odrobinkę odpuścić. Okej. Okay. Za bardzo go boli. Tak. Tak. Zabezpieczenie. O, liść. Znalazłem liść pod spodem. Jest niepewny, ale mam nadzieję, że się uda. Że co jest? Że ten chwyt jest niepewny. Trzymasz go tak trochę po ukosie. Ale myślę, że jak nie wiedziesz w nic spektakularnego teraz, to powinno ci się udać zawieźć go na miejsce. I nawet jest masz okay. Trochę życia do próbki. Jest tak. Okej. Okay. Jest właśnie w próbce jest trochę życia, udało się zebrać. Ale podniesiemy jeszcze wyżej, minimalnie. O, wypadło życie. Trochę życia stracone, no. Dobra. Tak, żebym widział i drogę, i, tak. I nasz lód. Mhm. I teraz wjechałeś w pniak tyłem. Teraz okay. Będziesz miał po prawej właśnie wyjazd z tego pniaka, ten drugi wyjazd. Tutaj, tak? Tak, tak. Gdzie teraz? No i do przodu. I teraz do przodu. Tutaj do przodu? Tak. Mhm. Wyjeżdżasz tym drugim wyjazdem takiego. Nie wiem, czy tu wyjadę. Znaczy, wygląda, że jest bardzo ciasno. Tak, no, my tutaj jeździliśmy, więc myślę, że ci się uda. Okej, okay, nie wiem, czy się zacięło się, ale zaraz się obraz odświeży. Okej, okay, na razie żyjemy. Nie jest źle. Jechałeś po prostu jednym kołem w pniak. Musisz troszeczkę pomanewrować, tak żeby troszeczkę bardziej w lewo się ustawić. Coś do tyłu, coś do przodu i wtedy... Okay. Tak. Widzicie? To nie jest takie łatwe. Myślicie, że co tam Curiosity sobie tak jeździ, jak Need for Speed. Na Curiosity? Czy ile to mało? 20. Zależy kiedy. Więc tutaj jest zdecydowanie. Nie, no zależy kiedy. 20 to jak najdalej jest Mars. Natomiast jak jest w opozycji, to mają tam kilka minut. Mamy widzów tutaj. Tak, to chyba minimalnie jest 6 albo 7 minut. To jest taki robot, którego robimy na... Znaczy na sprzedaż. Teraz testuję go z kolegą z YouTube'a. Okej, okay, coś się zacięło, ale chyba żyje. Obraz się zaciął, tak? Dobra, już się odciął. Żyje chyba, nie? Okej, okay, tak, z łazikiem. Właśnie, to jest ta niepewność, okay. Nie wiadomo, czy z łazikiem wszystko jest okej, okay. Nie wiadomo, czy Curiosity żyje, ale jak widzicie, odświeżyłem obraz i wszystko działa. Dobra, jadę do przodu i w prawo, nie? Do przodu i w prawo, tak. Szukam przy okazji tych, wiecie, śladów obecności bytności człowieka. Tak, jak się tak. Przyjrzysz, to po prawej stronie na ekranie masz jeden ślad, który specjalnie zostawiliśmy. Ej, nie podpowiadaj. Nie podpowiadaj, tych śladów jest kilka, więc na pewno tak. Coś znajdziesz, jak już wykonasz to zadanie. Może teraz popatrzę. Możesz. Widzę taśmę. Znaczy wiecie co, rozdzielczość jest na tyle mała, że nie wiem czy tak, zobaczę coś. Niska rozdzielczość, znaczy chciałem powiedzieć. Widzę tu jakieś elementy, coś szarego, coś czerwonego, coś dziwnego, ale to mogą być równie dobrze liście. Dobra, słuchajcie, najpierw przede wszystkim zadanie podstawowe, bo to jest najważniejsze. Tak. Po zadaniu podstawowym możemy wtedy eksplorować, przedłużyć misję. Natomiast na razie jest... Są rzeczy ważne i ważniejsze. Oczywiście. Okej, okay, teraz w prawo się muszę bawić. Najważniejsze jest dostarczyć kółko astronautom, którzy tu niedługo przylecą. Dokładnie. Bez kółka nie ma misji. Teraz tam, tak? W prawo się obracam. Dobrze? Teraz? Tak. Teraz widzisz nas w ogóle. No. Tak, widzę was. Pod słońce, więc będzie dosyć ostro. Okej, okay. Znaczy, jadę troszeczkę w lewo. Jadę w waszym kierunku, tak? Jakieś 45 stopni w lewo. Jeszcze? Tak. Tutaj się steruje generalnie. Teraz jedziesz w prawo, ja mówię w lewo. A, w lewo, okej. Okay. Aha. Kolega, który to testuje, to jest taki youtuber. W lewo, w lewo. No jedź w lewo, mój drogi. Tak. Nie chcę jechać w lewo. A dobra, okej. Okay. Nie, bo miałem, przyciął mi się obraz, totalnie mi się przyciął. Dobra, przede mną flara słoneczna, nic nie widać totalnie. Za metr wszystko będzie okej. Okay. Dobra, jadę. Tylko po lewej stronie jest kij, trzeba uważać na niego. To są takie elementy. Tak, ale teraz jak jest... Czy to pies? Czy ja słyszę na Marsie psa? Tak, tak, słyszysz psa na Marsie, mamy tutaj gości. Proszę bardzo, podjedziemy do psa, zobaczymy psa. Ale widzę, że ten pies akurat na szczęście na niego nie szczeka. Na razie nic nie widać, bo... Czy jestem daleko od tej taśmy?
Jesteś od niej jakieś, nie wiem, pół metra, ale w razie czego mogę ci dobra, ją podnieść, widać psa. Widać psa. Nie, 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 już bliżej chyba nie będę podjeżdżał do psa, tutaj widzimy psa. Natomiast może nam zabrać kółko, bo jest czerwone i kuszące, więc... Dobra, słuchajcie, gdzie jest ten, gdzie ja mam zostawić to kółko? Po lewej stronie? To kółko musisz zostawić, musisz obrócić się znowu w lewo o mniej więcej 45 stopni i pojechać prosto kilka metrów. Tutaj jest, tu jest jakaś roślina marsjańska, która będzie chciała zabrać mi to kółko na 100%. Udało się. Dobra. I masz jeszcze jakieś 3 metry do przejechania. Mhm. I powoli widzę. Możesz, troszeczkę myślę, że po lewej stronie zaczniesz widzieć ten słupek. On ma czerwoną końcówkę, więc powinien być wyraźnie widoczny. Może jeszcze metr do przodu podjedź i powinieneś zobaczyć. Właśnie, kolejna rzecz fajna to jakbym wiedział, jaką trasę pokonuję, nie? Wiecie, po prostu wyświetlało się, ile przejechałem. Mapka? No, niekoniecznie mapka, ale po prostu nawet, wiecie, mapka też by była fajna, ale żebym wiedział właśnie, ile przejechałem, bo jak się mówi podjedź tyle i tyle, to tak ciężko wyczuć jeszcze. Tak, tak. Dobra, gdzie to jest? Nie widzę tego słupka. Czy przede mną jest? Prosto? Jeszcze jest przed tobą. Jeszcze troszeczkę podjedź. Widzisz? Już powinieneś widzieć. Tak, tak, widzę go. Już widać. Widzę go. Po lewej stronie. Tam jest jakiś kamień chyba przed nim. Tam jest też przeszkoda, tak. Właśnie, może tego, tak ominąć. Jak teraz robisz, jak podjeżdżasz od boku, to jest dobry pomysł. Ja też taki chałam. W lewo musisz się obrócić, żeby wiem, zobaczyć. Wiem, ja tak robię specjalnie, wiesz, dobrze, manewr. Dobrze, on omija przeszkodę przecież, tak jak powinien. Widzę psa znowu, marsjański pies. No duży jest. No niestety musimy, patrzcie, ale on wchodzi w kadr cały czas. Co ja się przesunę, to pies jest. Okej, czy ja mam... Dziewczyny, chcecie tego psa? Dobra. Nie, niech on sobie tam siedzi, jest dobrze. Tak? Dobrze, dobra. Znaczy już i tak go teraz nie widzę. Łajka doleciała na Marsa. Dokładnie. Czyli jednak dobra. Żyje, bardzo dobrze, ja się cieszę. I to jest następne zadanie przenieść do... Nie podpowiadaj mu. Dobra, i co ja mam zrobić z tym? Teraz to kółko musisz umieścić na tym drążku. Tak. Czyli musisz jakoś pokombinować, żeby bez obrotu chwytakiem i bez obrotu manipulatorem móc je tam włożyć. Czyli jakoś najpewniej po prostu zahaczyć o ten drążek i puścić. Taka podpowiedź. Okej. Okay. Ile jestem od słupka? Jeszcze daleko. Manipulator jest teraz nad nim, tak idealnie. Zaraz zobaczymy co i jak. Czy kółko jest sprężyste? Nie, sztywne. Nie działa do góry. Może za bardzo do dołu podjechać. O. Ruszył się. Chcę do przodu, ale już nie chodzi do przodu. Wiesz co, to podjedź po prostu troszeczkę samym łazikiem i wtedy też będziesz lepiej widzieć cały... To też fakt. Dobra, uwaga, minimalnie podjeżdżamy. Mhm. Okej. Dobra, sprawdzimy jak to teraz wygląda. No powiem ci, że pięknie, 3 cm na godzinę. No. Słuchajcie. Idealna prędkość łazika marsjańskiego. Tak. Dokładnie, to jest najważniejsze. Dalej go jeszcze nie widzę dobrze. Jeszcze chyba można podjechać trochę, co? Czy nie? Nie, teraz wtedy no wyjedziesz... No jeszcze troszeczkę da radę. Troszeczkę dasz radę. Dobra. Teraz już musi być dobrze. Okej, okay, do przodu. Nie trzeba do przodu. Do przodu to bez sensu by było. Zobaczmy, gdzie jesteśmy. Chyba dotykam tam końcówki, nie? Mam wrażenie. Znaczy w sensie na przeciwległej krawędzi. Tak. Okej, do góry. W górę. W górę jeszcze. No. Do tyłu. Jeszcze do tyłu. I w dół. Nie, w górę. Chcesz podpowiedź, czy nie? Czekaj, jeszcze nie. Dobra.
Na razie próbuję uruchomić manipulator. O, trzeba tak wysoko nawet. Gdzie go podnieść? Okej. Dobra, już wiem, jak kółko jest większe niż słupek. Myślałem, że jest mniejsze niż słupek. Jak jest większe, to już wiem, co zrobimy. To nawet bardzo dobrze, że złapałem je krzywo. Tak, tak, to ci pomoże. Mhm. Okej. Robimy tak, w górę manipulatorem. Jeszcze w górę. To przytrzymaj troszkę dłużej, spokojnie i o, super. A, trochę uciekł mi. Zapomniałem, że jest opóźnienie. Mhm. O, super. Dobra, teraz go już widzę. Do przodu. Nie, w prawo chcę podjechać, czyli troszeczkę podjedziemy sobie tym łazikiem. Trochę w prawo. No, dobrze kombinujesz. Trochę prosto. Dobra, i teraz sobie bierzemy tak. Pięknie. W dół. Zobaczymy, gdzie my jesteśmy, bo ciężko mi jest tutaj jakąś... Pięknie. Pięknie. Super. Jesteśmy za. I teraz tak, teraz musiałbym odjechać troszeczkę. Tylko myślę jak. Jestem tutaj. Okej, okay, grawitacja. O ile dobrze moje wszystkie wyliczenia tutaj działają, to jak opuszczę go, to powinno opaść, ale niekoniecznie. Zaraz zobaczymy. Dobra, jeszcze grab i jeszcze w dół weźmiemy. No, dawaj, dawaj. Pięknie. Nie, troszkę w górę, bo tu już zapiera. A potrzebujemy impetu od grawitacji. No i pamiętajmy, że na Marsie jest niższa grawitacja. No. Nawet dla pewności, bo jak wiemy, że misja ma się udać i tutaj nie chodzi o czas, tylko o to, żeby misja się udała. Tak, tu nie chodzi o bycie właśnie... Ale pięknie ci się obróciło. Nie chodzi o bycie kubicą łazików marsjańskich, to nie są żadne dokładnie wyścigi, tylko właśnie chodzi o tą precyzję, nie? Dokładnie. O, ale super. Okej. I teraz bierzemy graba naszego. I widzicie, ja nie wiem co jest, ale podejrzewam, że jest okej, więc ja po prostu zaryzykuję w tym przypadku, czyli zrobię coś odwrotnego niż mówiłem przed chwilą. Ale wydaje mi się, że jest okej chyba, więc spróbujemy odpuścić. Właśnie tak. Powodzenie misji, teraz po prostu wszyscy w centrum kontroli, czyli u nas, przybijają sobie piątki. Dokładnie tak właśnie, teraz podniesiemy. A, nie ten, widzicie? Z tego szaleństwa i z tej radości pomyliłem interfejsy i zamiast podnieść do góry manipulator, to pojechałem do przodu i zniszczyłem wieżę nadawczą, którą właśnie naprawiliśmy. Dobra, słuchajcie, misja się udała. Wszystko widać pięknie. Misja się udała. Tak, tutaj to Marsjanie. To nie jest już jednak tylko łazik, który może przydawać się w tego typu misjach. Powiedziałabym, że to jest już bardziej coś w stylu drona lądowego. Dokładnie, jest to czterokołowa platforma z manipulatorem, wodoodporną obudową, kamerką HD, która może być w pełni edytowana przez użytkownika, czyli użytkownik może dodać własne moduły elektroniczne, na przykład dorzucić kamerę czy czujniki tak, żeby był w pełni autonomiczny. Albo może z niego zrobić line followera, bo tak naprawdę w tym momencie wszystko zależy tylko i wyłącznie od wyobraźni użytkownika. A jeśli spodobał wam się łazik Żółw, to koniecznie zajrzyjcie na Kickstartera twórców, gdzie można wykupić sobie albo jazdę takim łazikiem, albo wręcz własnego łazika. Link oczywiście w opisie filmu, a ja widzę się z wami w kolejnych na Astrofazie. Cześć!